W Bolkowskim Zespole Szkół i Placówek odbyły się dni otwarte. W ramach nich uczniowie najstarszych klas ze szkół podstawowych z Bolkowa, Marciszowa, Wiadrowa i Jawora zapoznali się z szeroką ofertą edukacyjną tej szkoły. Około 200 gości odwiedziło dzisiaj naszą szkołę. W czasie głównej prezentacji przedstawiliśmy im propozycję kształcenia. W Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, w Technikum Hotelarstwa, w Liceum o profilu policyjnym. Ponadto zaproponowaliśmy nowy kierunek, który będziemy realizować wspólnie z niemiecką firmą TOR pod jej właśnie patronatem, Technik Inżynierii Sanitarnej. Lekcje zawodoznawcze w klasopracowniach ukazały zarys tematyczny poszczególnych kierunków technicznych. Jeśli chodzi o naszą pracownię gastronomiczną, jest to kierunek żywienia i usług gastronomicznych. Poza praktykami tutaj na pracowni, dosyć licznymi, czyli 3 godziny w pierwszej klasie, 8 godzin w drugiej i 4 godziny w trzeciej, mamy wyjazdy na praktyki. W drugiej klasie praktyki zagraniczne, w tym roku Malta i Portugalia oraz w trzeciej klasie praktyki krajowe w jednym z najlepszych hoteli tutaj w okolicy. Szkoła, która proponuje cztery kierunki, cztery zawody i to zawody, które myślę, że są zawodami przyszłościowymi. Są to kierunki, których nie ma w Jaworze. Zachęcamy młodzież właśnie, żeby wybierała nasze szkoły. Nie mamy się czym wstydzić. Myślę, że możemy nawet się równać z tymi szkołami jak w Legnicy czy Świdnicy. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, a także podejmowanymi projektami w ramach Erasmusa z Unii Europejskiej, uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych za granicą, gdzie uczą się języków obcych i podnoszą kwalifikacje zawodowe, które w przyszłości dadzą im stabilną pracę.